Muzeum Żołnierzy Wyklętych, które zamierza utworzyć Ostrołęcki Samorząd, to jest wyjątkowe zadanie. Mamy prawdziwy dług wdzięczności wobec tych ludzi, którzy oddali życie, którzy zaryzykowali zdrowiem, rodziną, wszystkim co najcenniejsze dla wolności ojczyzny. Gdy patrzymy na zaangażowanie ludzkie, to bez wątpienia po wojnie, po tak zwanym zakończeniu wojny, w Polsce było kolejne powstanie, nie mniejsze niż listopadowe czy styczniowe. Niestety nie mogliśmy się o nich, wielu z nas nie mogło się o tym powstaniu uczyć na kartach podręcznikowych historii, dlatego dzisiaj, gdy mamy wolną ojczyznę, powinniśmy szczególnie zadbać o pamięć tych ludzi, którzy zostali zabici w mordach sądowych, w walce, w lasach, ale też skazani na niepamięć przez komunistyczne władze powojenne. Dzisiaj możemy o nich pamiętać i nie jest to jakieś rozdrapywanie ran, to jest zwykła powinność. Często żołnierze wyklęci nie mają nawet swoich grobów, dlatego to, co już w Ostrołęce mamy, czyli skwer, gdzie mamy wypisane nazwiska tych, których nawet rodziny nie mogły pamiętać i nie mogły być na grobie, czy też kilka ulic poświęconych żołnierzom wyklętym, to już jest ważne. Ale dzisiaj możemy pewnie jako pierwsi w Polsce stworzyć Muzeum Żołnierzy Wyklętych, żołnierzy, którzy byli najlepszymi synami polskiej ziemi, także ziemi ostrołęckiej, bo to bardzo bogaty region, gdy chodzi o bohaterstwo powojenne. To jest też w moim przekonaniu niezwykła szansa na promocję miasta. Takiego muzeum w Polsce jeszcze nie ma. Do samej inicjatywy skłoniło nas także wydarzenie związane z przejęciem budynku po dawnym więzieniu. Historyczną prawdą jest to, że także w tym miejscu byli zamykani, więzieni, często torturowani żołnierze antykomunistycznego podziemia, żołnierze właśnie wyklęci. Dzisiaj możemy to wspólnie stworzyć, mamy zapewnienie współpracy, czy to Instytutu Pamięci Narodowej, czy też innych podmiotów. Oczywiście będziemy starali się to organizować etapami. Na początku skromnie, może 3-4 izby, w których będą zgromadzone zbiory, gdzie będzie prowadzona działalność edukacyjna. Później z czasem, gdy może pozyskamy także środki zewnętrzne, bo od marca postaramy się pisać projekty, także może szerzej. Ale na początku chcemy, żeby to wystartowało, żeby w Ostrołęce zaistniało. Mamy już sygnały choćby od rodzin żołnierzy wyklętych, które zgłaszają pragnienie przekazania najcenniejszych, często rodzinnych, osobistych pamiątek po przodkach, po bohaterach. I to będziemy gromadzić, archiwizować, przygotowywać. Oczywiście ktoś powie, to są koszty. Tak jest, pewne koszty z czasem na pewno zaistnieją. Na początku oczywiście to jest muzeum w organizacji, więc nie będzie jakichś wydatków miasta, ale trzeba kilka izb tych więziennych adoptować. Mamy już w tej chwili zapewnienie wsparcia ze strony choćby placówki penitencjarnej więzienia w Przytułach. Chętni są do pomocy, żeby to odremontować, odmalować. Nie będzie jakichś dużych nakładów. Oczywiście z czasem powstaną miejsca pracy, ale postaramy się, żeby to było związane z pozyskiwaniem także środków zewnętrznych. Oczywiście te koszty często podkreślane są w dyskusji, ale przecież samorząd nie jest tylko i wyłącznie od tego, żeby łatać dziury w drogach. Myślę, że i działalność ta, można powiedzieć, dotykalna, wymierna, związana choćby z komunikacją, drogownictwem, i ta działalność w obszarze kultury czy narodowej pamięci, to są różne obszary, które się mogą uzupełniać i jedne sprawy drugim po prostu nie przeszkadzają. Jest szansa, żeby Wysoka Rada, Rada Miasta Ostrołęki na najbliższej sesji dokonała rzeczy naprawdę nadzwyczajnej. Że to jest możliwość zebrania przeze mnie głosu akceptowana przez Państwa radnych, bo będę korzystał z życzliwości Państwa, że przed Państwa wypowiedziami mogę zabrać głos, ale myślę, że nie nadużywam tej gościnności. Głęboko na sercu leżała mi ta idea powołania w Ostrołęce Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Pan przewodniczący z ogromną życzliwością wypowiada się o tej inicjatywie. Użył pan takiego określenia właśnie, że jest to szansa, żeby przed 1 marca, czyli przed Dniem Żołnierzy Wyklętych, które jest oficjalnym państwowym świętem, Rada Miasta podjęła tą uchwałę, która będzie jakby elementem upamiętnienia tego dnia. Otóż, Szanowni Państwo, ja myślę, że ten fakt
jest daleko bardziej, daleko mocniej, większym wydarzeniem niż jeden z elementów upamiętnienia dnia 1 marca. Myślę, byłem prezydentem tego miasta z woli wyborców, jedną kadencję. Myślę, że jest to wydarzenie w kategoriach bez wątpienia historycznych, jeżeli patrzymy na miasto Ostrołęka. Wszędzie, gdzie delikatnie, nie mając jeszcze pewności, zaznaczając, że jest to decyzja samorządu, czy miesiąc, czy dwa tygodnie temu, czy trzy miesiące temu, jak wszędzie tam, gdzie rozmawiałem w Warszawie, czy to z posłami, czy to z innymi osobami, że jest taka myśl, jest taka szansa, jest taka idea w Ostrołęce powołanie Muzeum Żołnierzy Wyklętych, wszędzie spotykałem się z ogromnym, pozytywnym odbiorem tego pomysłu i z pewną nutką zazdrości. Niektórzy właśnie, na przykład koledzy posłowie czy posłanki z innych miast, jak usłyszeli ode mnie, że jest tutaj grupa ludzi, którzy z taką ideą się noszą, to zazdrościli mi, że w ich miastach nie podjęto takiej inicjatywy. W 1944 roku, a w zasadzie wcześniej, po 17 września 1939 roku, mieliśmy do czynienia z ogromną zmianą historyczną przesunięcia granic, likwidacją całego państwa polskiego razem ze wszystkimi jego strukturami, budową nowego państwa na gruzach II Rzeczypospolitej i budową państwa pod dominacją Stalina z dziesiątkami tysięcy żołnierzy NKWD na terytorium Polski. To zniszczenie państwa polskiego, wyrażonego przez Polskie Państwo Podziemne, kierowanego przez 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego oraz ramię zbrojne, czyli Armię Krajową, później organizację WiN i inne organizacje, to zniszczenie nie było proste, nie było łatwe, nie było krótkim epizodem w historii Polski. Można powiedzieć dzisiaj śmiało, że jeżeli chodzi o zakres czasowy, zakres w latach, które trwały po II wojnie światowej, gdzie trwała walka o zniszczenie państwa polskiego, Rzeczypospolitej i utworzenie satelity państwa stalinowskiego w Polsce, było, sięgało lat nawet kilkudziesięciu. Jeżeli chodzi o ilość osób represjonowanych, jeżeli chodzi o ilość osób zaangażowanych w Polskie Państwo Podziemne po 1944 roku, było to wydarzenie większe niż na przykład wszystkie powstania narodowe w XIX wieku łącznie. Więc było to wydarzenie ogromne i ku wielkiemu zdziwieniu mojemu i też wielu ludzi w Polsce, do dnia dzisiejszego to wydarzenie historyczne, tak rozległe w czasie, tak potężne co do zaangażowania żołnierzy, partyzantów, skończone hekatombą ofiar, wywózek na Syberię, rozstrzeliwań i bezimiennych grobów, bo musi mieć świadomość, że tysiące z tych żołnierzy ma bezimienne groby, nie zostało upamiętnione w postaci muzeum. Tak moim zdaniem są wprost przeniesieniem do dzisiejszego uzasadnienia uchwały. Cytuję. Do braci. Walczyliśmy wszyscy za Polskę. Dzisiaj będę umierał za nią. Zostaje Andrzejek, syn mój. To nasza krew i wasz syn. Wy jego ojcowie. Musicie zastąpić mnie dziecku. Zrobili ze mnie zbrodniarza. Prawda jednak wkrótce zwycięży. Nad światem zapanuje idea Chrystusowa. Polska niepodległość odzyska, a człowiek pohańbioną godność ludzką odzyska. Żegnam was i wasze żony. Otóż głęboko wierzył właśnie Łukasz Ciepliński, że Polska odzyska wolność i to, że zrobiono z nich bandytów, to jest nieprawda, a prawda wkrótce zwycięży. Była to wielka wiara w to, że w przyszłości ktoś upomni się o tych ludzi. Zdaję sobie sprawę, że to, co za chwilę powiem w kontekście tego pięknego wstępu posła Czartoryskiego i powiedziałbym w sumie też dramatycznego, ale bardzo smutnego czasu naszej historii, może zabrzmieć co najmniej dwuznacznie. Jednakowoż chciałem powiedzieć o pewnym pomyśle, który może się
nawet w tej sytuacji stać jakimś punktem wyjścia do dyskusji. Ja reprezentuję taką fundację, która się nazywa Republika Marzeń. Ta fundacja zajmuje się kulturą i sztuką. Od 2005 roku zrealizowaliśmy szereg projektów polskich, międzynarodowych z najwyższej klasy artystami, którzy w jakiś sposób przyłączyli się do nas i razem z nami realizowali pewne projekty. Dzisiaj rano dostarczyłem Państwu taki materiał poglądowy o tym, co robimy i jaki mamy pomysł na budynek aresztu, który jak wiem, jest już zamknięty w uchwałę i nad którą za chwilę Państwo będziecie zapewne głosować. Mamy trochę inne spojrzenie na to i mamy trochę inną wizję tego budynku. Zdajemy sobie sprawę, że ten trudny czas, o którym Pan poseł mówił, jest bardzo ważny i zapewne nie został w Polsce należycie upamiętniony. Jeszcze dużo jest tutaj w tej dziedzinie do zrobienia. Natomiast my patrzymy bardziej do przodu niż wstecz. Do przodu w tym sensie, że chcemy powiedzieć młodym ludziom: kochani, naprawdę macie wiele do zrobienia, możecie wiele interesujących rzeczy robić. Choćby z nami i choćby wierząc w to, co wielu ludziom się udało, kiedy zaangażowali się we wszelkie działania artystyczne. Nasz projekt zakładał, ja powiem, że ten projekt jest taki troszeczkę ad hoc, bo my jako fundacja przymierzaliśmy się i przymierzamy do objęcia takiego budynku, który się nazywa Witulin, to jest w Dołach Biskupów, to jest była fabryka Gombrowiczów, skąd pieniądze szły na, tam była garbarnia, młyn, elektrownia i pieniądze stąd szły na edukację młodego Witolda Gombrowicza. To jest na Kielecczyźnie, ale naprawdę tam można by było powiedzieć, że wokół jest już zupełna pustka i bardzo trudno znaleźć ludzi, z którymi można by robić jakieś projekty artystyczne. Natomiast Ostrołęka i jeden duży ośrodek obok Łomża, równie duży, uważam, że to nastraja do takiej refleksji, że jednak można wiele w tej dziedzinie zrobić. My mamy doświadczenie, jeżeli Państwo dostaną te materiały, mam nadzieję, że dostaniecie, jeśli nie, zapraszam na naszą stronę internetową. Naprawdę współpracujemy z bardzo ważnymi, jeżeli chodzi o sztukę, jeżeli chodzi o kulturę, postaciami. Tak, są to postaci z filmu, są to postaci sztuk wizualnych, są to ludzie, którzy naprawdę wiele różnych interesujących rzeczy robią, to jak Mirosław Bałka, Edward Dwórnik, czy Katarzyna Kozyra, Dominik Lejman, no to są naprawdę wyjątkowe postaci. Wymyśliliśmy coś takiego, że można było zrobić w Ostrołęce pewnego rodzaju ośrodek sztuki i kultury, który integrowałby te działania w jednym miejscu, który mógłby być ponad regionalny, międzynarodowy i który z jednej strony ściągałby twórców z zagranicy w pewnego rodzaju rejony eksperymentu, nawet powiedziałbym, dlatego nazwaliśmy to Areszt Sztuk, i angażował ludzi, którzy żyją tutaj, mieszkańców. Angażował tych mieszkańców w wielu formach i na wielu poziomach. Po prostu uznaliśmy, że ten budynek mógłby być jednym z tych, które idealnie spełniałyby taką rolę. Zdaję sobie sprawę, że jakby mówiąc to do Państwa, jestem troszeczkę w pozycji przegranej, bo jest już wszystko napisane. Natomiast uważam, że warto się zapoznać z tym naszym projektem i warto o tym rozmawiać, bo naprawdę sztuka może wiele zmienić. Te szare ulice, ta szara rzeczywistość może stać się trochę weselsza, może stać się bardziej intrygująca i troszeczkę zmienić nasze postrzeganie świata, czego nam wszystkim życzę. Dziękuję bardzo. Kiedykolwiek rozpoczynaliśmy dyskusję na ten temat, to zawsze były głosy przeciwne. I to bardzo jest smutne, że chociaż raz moglibyśmy jakby tę sprawę poprowadzić pozytywnie i wszyscy razem zgodnie przegłosować, a jednak mamy w naszym ciągu kontrargument, który tutaj przed chwilą został postawiony. Czy on będzie przyjęty przez Państwa, to się za chwilę okaże.
ale ja sygnalizuję, jest to bardzo mi smutno, że akurat tak to się zdarza, że nie mogą ci żołnierze spokojnie spoczywać, a my nie możemy ich godnie upamiętniać, bo oni naprawdę zasługują na takie niezwykłe nasze wyróżnienie, a są zapomniani w wielu wypadkach i niedoceniani. Tym bardziej, że historii coraz mniej w polskiej szkole.